nie mówiłem potajemnie. Czemu mnie pytasz? Spytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówił. A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi. Odpowiedział mu Jezus: jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o Dramat grzechu dotyka w większym lub mniejszym stopniu każdego z nas. Ważne jest jednak to, aby nie zwątpić w miłosierdzie Boże. Trzeba, byśmy podobnie jak Piotr, zapłakali nad swoim grzechem, a następnie czynami potwierdzali nasze nawrócenie. Bracia i siostry, każdy z nas, niezależnie od stanu zdrowia, wieku i pełnionych funkcji, wezwany jest do odpowiadania czynami na zbawcze czyny Chrystusa. Niech ten pocałunek złożony dziś na drzewie krzyża będzie znakiem miłości wiernej i zaangażowanej. A jeśli kochasz jeszcze zbyt mało, pocałunek ten niech będzie początkiem wejścia na drogę nawrócenia i przemiany. Daj nam siły, aby nie ulegać fałszywym prorokom naszych czasów. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał cichy baranku od wrogów szukaj.